Cześć, witajcie. W tym odcinku przedstawię Wam 10 sprawdzonych metod na oszczędzanie, z których zresztą sam korzystam. Dowiecie się, jak dzięki kilku sprawdzonym sposobom zachować większą liczbę pieniędzy w swoim portfelu. Pokażę Wam wyłącznie praktyczne metody, czyli takie, które możecie od zaraz zastosować w swoim własnym życiu. Zanim jednak o tym, no to zostawcie jeszcze polubienie pod tym filmem, a także zasubskrybujcie mój kanał. Wszystko oczywiście po to, aby tego rodzaju przydatne materiały i treści docierały do jak najszerszego grona widzów. Dobrze by było, gdybyście i wy umieścili swoje metody na oszczędzanie w komentarzu pod tym nagraniem, bo dzięki temu więcej osób będzie mogło z nich po prostu skorzystać. A teraz już bez przedłużania przejdźmy do tematu przewodniego tego odcinka. Pierwszy sposób na oszczędzanie to rób kanapki do pracy. Zwróć uwagę na to, że wiele osób po prostu zamiast wstać te kilka minut wcześniej i zrobić sobie kanapki do pracy, to po prostu kupuje jedzenie na mieście, co sprawia, że przypłacają oni po prostu za posiłki. Takie zachowanie w skali miesiąca może przynieść naprawdę wysokie wydatki, dlatego koniecznie zwróć uwagę właśnie na tę kwestię w pierwszej kolejności. Druga metoda to zmniejsz wysokość opłat za mieszkanie. Przyjrzyj się swoim rachunkom i przeanalizuj wnikliwie, które z nich możesz zmniejszyć w przyszłości. Na przykład, jeżeli sporo płacisz za prąd, no to możesz zainstalować u siebie w domu panele fotowoltaiczne. Oprócz tego założyć żarówki energooszczędne. Korzystać ze sprzętów, które nie wymagają dużego zużycia prądu. Czy na przykład pamiętać o tym, aby wyłączać urządzenia, gdy kładziesz się spać lub wychodzisz z pokoju. Gdy płacisz sporo za wodę, no to musisz zmniejszyć jej zużycie poprzez skrócenie czasu kąpieli lub prysznica. Zużycie wody możesz zmniejszyć także rezygnując z ręcznego mycia naczyń na rzecz korzystania ze zmywarki. Koszty mieszkania to także koszty wynajmu, dlatego jeżeli wynajmujesz jakieś mieszkanie, to postaraj się znaleźć takie, które ma niski czynsz. Kolejny sposób to rób listę zakupową. Gdy idziesz na zakupy, to koniecznie zrób sobie listę zakupową, na której wypiszesz sobie wszystkie produkty, które chcesz kupić. Istotne jest, aby trzymać się tej listy i nie kupować innych rzeczy, które nie zostały na niej uwzględnione. Oczywiście czasami zdarzy nam się zapomnieć o jakichś tam produktach, to może być ewentualny wyjątek, ale jeżeli jednak zdarza ci się to regularnie, że wchodzisz do sklepu po jedną rzecz, a wychodzisz z 10, to należy koniecznie to zmienić. Sporządzenie takiej listy zakupowej pomoże ci robić zakupy w sposób zrównoważony i sprawić, że nie będziesz wydawał pieniędzy na inne zbędne produkty. Następny sposób to zrezygnuj z produktów markowych. Często bywa tak, że po prostu przepłacamy za daną markę. Jeżeli kupujesz koszulki, skarpetki czy jeansy w sklepach markowych, no to niestety w wielu przypadkach płacisz o wiele więcej niż mógłbyś zapłacić za produkty o porównywalnej jakości, natomiast bez oznaczeń markowych. Jeżeli jesteś przywiązany do określonych marek, no to polecam ci zastanowić się nad tym, ponieważ wiele osób po prostu łapie się na tym i kupuje takie rzeczy z naprawdę drogich sklepów. Nie zadają sobie oni pytania, co sprawia, że te rzeczy są tak drogie, a w wielu przypadkach takim powodem jest po prostu dobry marketing, a nie jakaś niezwykła jakość produktu. Następny sprawdzony sposób na oszczędzanie pieniędzy to rób zakupy w internecie. Internet daje ci jedną naprawdę istotną rzecz, a mianowicie masz możliwość porównywania cen. Dzięki niemu w łatwy sposób możesz porównywać ze sobą różne produkty i wybrać dla siebie najlepszy wariant cenowy. Dlatego zamiast robić zakupy w sklepie stacjonarnym, to zacznij kupować rzeczy w sklepie internetowym. Kolejny sposób to poluj na zniżki. Kupowanie produktów na zniżkach to bardzo często dobry sposób na oszczędzenie paru groszy w swoim portfelu. Koncentruj się tutaj na różnego rodzaju wyprzedażach letnich czy zimowych. Rzeczy staraj się kupować pod koniec danego sezonu, aby mieć je dostępne już na następny rok. Kolejna metoda to ogranicz koszty związane z twoim samochodem. Tutaj warto zwrócić uwagę przede wszystkim na ekonomiczną jazdę. Nie bez znaczenia jest także wybór odpowiedniego ubezpieczenia, aby nie było ono zbyt drogie. Oprócz tego pamiętaj o tym, aby kupować takie modele samochodów, których naprawa nie będzie kosztowała cię kroci pieniędzy. Oczywiście, jeżeli masz możliwość zrezygnowania całkowicie z samochodu, to warto się nad tym poważnie zastanowić. Kolejny sposób to korzystaj z tańszych form spędzania wolnego czasu. Zamiast pójść do kina czy na imprezę, to wyjść na spacer czy pograć ze znajomymi w gry planszowe. Możesz także spędzać czas w aktywny sposób, na przykład wybierając się na wycieczkę rowerową, czy uprawiając wspólny jogging. Aby spędzić miło czas, naprawdę nie trzeba wydać
wydawać zbyt wielu pieniędzy. Kolejny sposób na oszczędzanie to płać gotówką. Rezygnując z używania karty, obserwujesz na bieżąco, jak z twojego portfela znikają poszczególne banknoty, co naprawdę zapada w pamięć i o wiele bardziej nas boli. Zwróć uwagę również na to, że płacąc gotówką nie zawsze wystarczy ci pieniędzy na to, abyś kupił określony produkt. Dlatego koniecznie zrezygnuj z karty na rzecz gotówki. Ostatni sposób to ogranicz długi. O ile to możliwe, postaraj się nie brać pożyczek i kredytów, ponieważ w takich przypadkach bardzo często spłacasz o wiele więcej pieniędzy niż pożyczasz. Zamiast zaciągać chwilówki, postaraj się odkładać na bieżąco pieniądze i stworzyć sobie odpowiednią poduszkę finansową, która zabezpieczy cię na wypadek wystąpienia pewnych nieprzewidzianych okoliczności. To były moje sposoby na oszczędzanie. Jeżeli podobał ci się mój film, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Pamiętaj także, że w opisie tego filmu znajdziesz różne ciekawe linki i źródła, z którymi polecam ci się zapoznać. A ja tymczasem żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.